Im się to bardzo, ale to bardzo nie podoba. Na początku pomyślą, że po prostu grasz w grę, próbując zachowywać się odważnie i dać im nauczkę. Są przyzwyczajeni do wygrywania tych gier, wiecie o co chodzi. Więc będą tylko czekać, aż się poddasz. Ale jeśli nadal będziesz silny i się nie poddasz, będą całkowicie zdezorientowani. Są przyzwyczajeni do kontroli, a taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Więc mogą spróbować zwrócić twoją uwagę krótką wiadomością, taką jak na przykład, jak się masz, czemu się nie odzywasz? To ich sposób na zasugerowanie, że chcą, abyś porzucił akt i nawiązał kontakt. Jeśli pozostaniesz silny i oprzesz się ich próbom zwrócenia twojej uwagi, będą jeszcze bardziej zdezorientowani. Zdadzą sobie sprawę, że jesteś dobry w te klocki, więc podniosą stawkę i prawdopodobnie skontaktują się z tobą. Użyją swoich stałych sztuczek, mówiąc takie rzeczy jak nie mógłbym bez ciebie żyć lub tęskniłem za tobą. Nawet jeśli tak naprawdę nie tęsknili za tobą, rzecz jasna. Albo nikt cię nie pokocha tak jak ja. Albo do mnie wrócisz, albo odbiorę sobie życie. Doskonale wiedzą, że to jest to, co chcesz usłyszeć, więc to powiedzą. Jeśli poddasz się w tym momencie, będą wiedzieć, jak manipulować tobą w przyszłości i wszystko wróci do normy, gdzie mają kontrolę. Następnym razem, gdy spróbujesz milczeć, wygrają grę jeszcze szybciej. Dla nich to wszystko jest tylko grą. Nie mają do ciebie szczerych uczuć, tak jak ty do nich, i tak naprawdę nie chcą, aby związek działał prawidłowo. Jeśli ich nie zablokowałeś i zdecydowałeś się odejść na dobre, nadal masz nadzieję, że wrócą do ciebie. Ale prawda jest taka, że będą cię nadal wykorzystywać i źle cię traktować, dopóki nie odejdziesz. Ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że to już jest koniec. Toksyczna osoba po prostu bawi się tobą.